Proszę, abyście na początku jeszcze otworzyli Psalm 30, ten, który wczoraj też był czytany, rozważany wieczorem. A może tylko tak jeszcze zapytam: kto dzisiaj dojechał, niech podniesie rękę. Dobrze, żeby podnieść ci, którzy dzisiaj są z nami. Jest kilka osób. Dobrze, to większość jednak już jest od wczoraj. Więc otwórzcie Pismo Święte. Będziemy Pismo Święte wertować, czytać, otwierać często, przyglądać się Słowo Bożemu, żeby to Słowo nas przeniknęło, przemieniło. Więc, Księga Psalmów, Psalm 30. Biadania moje zmieniłeś mi w taniec. Wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością, by moje serce nie milknąc psalm Tobie śpiewało. Boże mój Panie, będę Cię wysławiał na wieki. Amen. Więc to słowo będzie nam przez ten cały tydzień towarzyszyć. To jest takie słowo, które jest słowem kluczem do przeżywania tych rekolekcji. Jest w katechizmie taki fragment mówiący o modlitwie w oparciu też o m.in. świętych mistyków, świętą Teresę z Avila, świętego Jana od Krzyża, też mało znanego świętego Mikołaja, słue. I on szczególnie mówił na temat modlitwy tak, że modlitwa czasem jest jak zażarta walka z dzikimi zwierzętami, a innym razem jest jak słodki, delikatny taniec. A innym razem jest jak słodki, delikatny taniec takie porównania wobec modlitwy e, użył ten święty i to jest w katechizmie czyli kościół to potwierdza że modlitwa może być raz tak e, przebiegać, może tak wyglądać jak właśnie jak walka pełna e, bólu, cierpienia, ataków zła, a innym razem tak jak delikatny, piękny, słodki taniec, tak jak Tanie zwojga ludzi zakochanych, którzy wyrażają sobie, przez ten taniec też miłość, bliskość. E, I użył to po to, żeby zachęcić do tego, żeby modlitwa była e, skierowana ku Bogu, nawet jeżeli będzie przebiegać czasem e, dramatycznie, ale często również będzie nagroda. Dla tych, którzy po zażartej walce duchowej na modlitwie odniosą dzięki miłosierdziu Pana zwycięstwo, e, i ich serca będą niejako tańczyły przed Panem, kołysały się, radowały się. Oczywiście e, też zewnętrznie można to wyrażać, i wielu świętych to wyrażało. Między innymi też, właśnie wspomniana Święta Teresa z Avila, kiedy raz widziała swoje siostry przygnębione, takie smutne, zaczęła radośnie przy nich tańczyć dla chwały Boga, pobudziła ich do radości, do uwielbienia, do zachwytu nad Bogiem. To było spontaniczne, to na pewno było z Ducha Świętego, żeby pokonać znużenie, zniechęcenie, acedie, e, głęboki smutek wewnętrzny, e, oziębłość, ospałość w modlitwie, w sprawach duchowych. Bo my jesteśmy także i ciałem przecież, więc jeżeli zaniedbamy tę sferę zewnętrzną, e, nasze ciała w, w służbie Bogu, w modlitwie, to niezbyt dobrze to się zakończy ciało i także wiadomo umysł stanie się ospały, ociężały. Dusza się modli, dobrze, dusza jest ochocza, dobrze, ale ciało słabe. Ale ciało też powinno w tym uwielbieniu Boga, w tym duchowym tańcu serca, uczestniczyć. Dlatego, między innymi również święty Franciszek też, kiedy miał takie doświadczenie walki duchowej, cierpienia, zmagania, był razem ze swoimi braćmi w pełnym miejscu. I no, oni też byli podobnie jak te siostry te świętej Teresy, też w takim utrapieniu, w takiej powadze, która przeszkadza na modlitwie. I on był takim szaleńcem Bożym wziął takie dwa patyki i udawał, że gra na skrzypcach. Zaczął radośnie podskakiwać, wielbić swojego Boga między innymi też wtedy powstała taka pieśń słoneczna, kiedy wielbi Boga za dzieło stworzenia jego bracia dołączyli do tej pieśni, do śpiewania tej pieśni e, i jeden wyobrażał, wyobrażał sobie, że ma jakiś bębenek jeszcze inny, coś innego, instrument, no i powstała taka, taki zespół, e, może być takim, taki pół żartem, pół serio. E, jego bracia zrozumieli, wyczuli, że Franciszek w takim uniesieniu, w takiej radości zachęca ich do uwielbienia Boga. Każdy święty uwielbiał Boga, ale między innymi święty Franciszek, szczególny miał taki dar uwielbiania Boga i całym sobą to czynił. I zdarzało się, że właśnie kiedy głosił słowo, czy na placach, czy na polach, czy w kościołach, nagle właśnie w zachwyceniu Kołysał się, tańczył przed Panem, przed ludźmi, aby wielbić swojego Boga. Wiadomo, to nie był jakiś taniec, jak dzisiaj e, się niektórzy bawią, jakiś dyskotekowy, gdzie jest dużo zmysłowości, alkohol, narkotyki, e, gdzie jest szukanie przyjemności, ale tylko tej fizycznej. I często ta zabawa e, staje się jakąś libacją. Ale co innego, kiedy jest to czynione dla Boga. Jest to piękne, jest to czyste, jest to święte, bo nasze ciało zostało po to stworzone nie przecież, żeby stać się jaskinią demonów, ale piękną świątynią Boga, ducha świętego. Więc kiedy raduję się całym sobą, także fizycznie, gestami ciała, modląc się, to wtedy świątynia mojego ciała. Oddaje Bogu chwałę, taką, do jakiej została stworzona przez Boga. I teraz proszę otwórzcie drugą księgę Samuela. To jest tak mniej więcej na początku Pisma Świętego. Jak ktoś ma wydanie Pisma Świętego przez Palotynów, to jest strona 337, tak mniej więcej. Druga księga Samuela, rozdział szósty. Druga księga Samuela, rozdział szósty. Ten cały fragment ma tytuł Arka Boża w Jerozolimie. Arka Boża w Jerozolimie. I przeczytam fragment od pierwszego wersetu do ósmego. Posłuchajmy i wpatrujmy się w ten tekst. Znów Dawid zgromadził wszystkich doborowych wojowników Izraela w liczbie 30 tysięcy. Dawid i wszyscy ludzie towarzyszący mu, powstawszy, udali się w kierunku judzkiej Baali. Aby sprowadzić stamtąd Arkę Boga, który nosi imię Pan Zastępów spoczywający na Herubach. Umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono ją z domu Abinadaba położonego na wzgórzu Uza. Uza i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili wóz. Z Arką Bożą, Achio wyprzedzał arkę. I uwaga teraz: Tak, Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem. Tak, Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem. Dlatego też temat tych rekolekcji: Będę tańczył przed Moim Panem. Tańczyli przed Panem z. I uwaga z całym zapałem, przy dźwiękach pieśni i gry, na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach. Co kto miał, to po prostu uderzał, ile siły, więc hałas był niesamowity. Nazywali to muzyką. Gdy przybyli na klepisko, na kona, uza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły. I zapłonął gniew Pana przeciw Uzie i poraził go tam Bóg za ten postępek. Także umarł przy Arce Bożej, a Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzę. I nazwał to miejsce Peres Uza. Tak jest po dzień dzisiejszy. Więc tytułem wprowadzenia... W te nasze dzisiejsze rozważanie: Na nowym wozie jest umieszczona arka przymierza, arka pana, w której duchem był obecny pan, duch pana. I usłyszeliśmy, że cały Izrael, wszyscy ludzie, wojownicy, kapłani, lewici, na czele z Dawidem, radośnie z całych sił, Wielbili swojego Boga obecnego w arce. I czynił to również przede wszystkim Dawid. Tańczyli przed Panem. Wyobraźcie sobie właśnie tysiące ludzi poskakujących, podnoszących dłonie. Dawid, król, wszyscy tańczą przed Panem, kołyszą się. Nawet babcie i dziadkowie. Małe dzieci wszyscy radoście wielbią Boga. No, i tak jak wspomniałem, każdy ma jakieś tam tak zwane instrumenty muzyczne. No i, i tyle jest hałasu, tyle krzyku dla Pana, że naprawdę sądzę, że ten hałas dotarł do pobliskich narodów, nawet tych miejscowości pogańskich. Tak wielkie było uwielbienie Boga, tak wielka radość. E, dlatego, między innymi, taki dodatek e, do tego, co mówię, jest tutaj włączone nagłośnienie też na zewnątrz, żeby było słychać, e, co się dzieje w środku, że mamy takie właśnie rekolekcje. Żeby ktoś przechodząc też zatańczył przed Panem. Może nas sąsiad, który ma krowy, będzie szedł z krowami, nagle zatańczy przed Panem. Może coś takiego będzie. Więc właśnie tu jest mowa też o takim zdarzeniu bolesnym, bo uza, jeden z tych, którzy mieli czuwać nad arką Pana przy Arce Pana, kiedy woły szarpnęły, które wiozły Arkę Pana. Chciał przytrzymać, żeby arka się nie przesunęła, nie upadła. I został ukarany śmiercią. Czyli nie miał prawa tego czynić. E, czyli arka e, Pana, w której jest Bóg. Bóg jest święty i człowiek nieczysty nie może go dotknąć, chyba że oczyści się, że będzie uświęcony przez Boga. To wtedy tak. Wtedy można być przy Panu, e, dotknąć jego stóp, jego serca, jego dłoni. E, więc tutaj jest mowa o tym, że była radość, ale było pewne też strapienie, czyli e, właśnie związane z tym doświadczeniem. Bóg przez to potwierdził, ja tu naprawdę jestem. Tak, Bóg chce naszej bliskości, ale właśnie ta świadomość, e, jaka jest przepaść między Bogiem a nami. On jest Bogiem, my jesteśmy nicością. On jest Twórcą, jest stworzeniem, Ale miłosierdzie Boże, miłość Boża wyrównuje tą przepaść i Dzięki temu możemy połączyć się z Bogiem, być jedno z Nim, być blisko naszego Boga. I kolejny fragment. I Dawid, Dawid uląkł się Pana w owym dniu, mówiąc: Jakże przyjdzie do mnie arka pańska. Nie chciał więc Dawid kierować arki pańskiej do siebie, do miasta Dawidowego. Sprowadził więc ją do domu Obed Edoma z Gad. I arka pańska pozostawała w domu Obed Edoma z Gad przez trzy miesiące. A pan pobłogosławił Obed Edomowi i całej jego rodzinie. Czyli słyszeliśmy właśnie, że Bóg tutaj uczy bojaźni Bożej. Miłe mu jest uwielbienie go, ale musi być bojaźń Boża. Ale również, kto przyjmuje Arkę Boga, czyli przyjmuje Boga, otrzymuje błogosławieństwo. To błogosławieństwo było przez te trzy miesiące tak widoczne, że wszyscy ludzie o tym mówili. Obet Edom otrzymał błogosławieństwo od, Baga, od Boga, bo przyjął arkę Boga, bo przyjął Boga. Jeszcze takie mistyczne, duchowe ujęcie arka Boga to Maria. W Marii jest Bóg. I każdy z nas też ma stać się duchową arką Boga, w której ma być Bóg. A więc kiedy wprowadzasz Maryję do swojego domu, do swojego życia, wprowadzasz Boga i będzie błogosławieństwo. Dlatego może taka oczywista oczywistość, ale to, że się umieszcza święte wizerunki Maryi, figurki, szkaplerze, medaliki, różańce w domu, też żeby mieć w samochodzie, nie wiem, ktoś ma nawet traktor, to w traktorze w miejscu pracy, w szkole, mieć świadomo na sobie te święte też e, oznaki przynależności do Boga, do Maryi, medaliki, właśnie różaniec, e, w domu figurki, obrazy. E, przynosi to wielkie błogosławieństwo. To nie jest bez znaczenia, to nie jest jakaś pobożność przecież na pokaz. To nie jest tak, że my traktujemy Matkę Bożą magicznie, żeby nas chroniła, broniła tak tak interesownie, tak przedmiotowo, nie, nie mamy czegoś takiego, chociaż o to prosimy pokornie i dziękujemy ukochanej Matce, że nas broni, że nam pomaga, że czuwa nad nami, że walczy za nas i o nas, ale naprawdę tam, gdzie jest Arka Boża, tam, gdzie jest Maryja, tam jest błogosławieństwo, Pan błogosławił obet Adamowi całej jego rodzinie ze względu na Arkę Pana, ze względu na Maryję, która przynosi nam Boga. Więc to Boże błogosławieństwo, błogosławieństwo Boga i Maryi nad Tobą, nad Twoim domem, nad Twoją rodziną jest albo będzie opite i widoczne. I czasami się tak mówi, ale Bóg Ci błogosławi, ale Bóg błogosławi Twojej rodzinie. No bo tak naprawdę jest. A w jaki sposób tutaj błogosławi? Widocznie no, takim zewnętrznym, że może właśnie może w jego rodzinie w tym czasie też może były jakieś problemy z poczęciem, jakaś niepłodność, a tutaj nagle okazuje się, że, że właśnie, że są uzdrawiane osoby z niepłodności, że są poczęte dzieci, że są uzdrowienia, że Bóg błogosławi ich pracy, że są plony, że wszystko się rozwija, że jest spomyślność. Że nie ma żadnych nieszczęść, wypadków. To też jest oznaka zewnętrzna Bożego Błogosławieństwa. Oczywiście też może być i tak, że wiadomo, są doświadczenia, różne bolesne, ale w tych doświadczeniach też jest Bóg i jest Maryja. Oczywiście tak też jest. Przecież jako chrześcijanie wiemy, że tutaj, będąc na Ziemi, nie będziemy doświadczali tylko tego, że będzie wszystko dobrze. No będą różne sytuacje. Czasami właśnie trudne, bolesne, ale? ale zawsze będzie błogosławieństwo Boga i Marii. W jakichkolwiek sytuacjach się znajdziemy, zawsze będzie to błogosławieństwo czyli łaska Boga, ochrona Boga, opieka. I kolejne słowa: także zwróćcie na to uwagę, żeby też czuwać nad tym, żeby nie ulec rozproszeniu, znużeniu. 12 wersetu, doniesiono królowi Dawidowi Pan obrażył błogosławieństwem rodzinę Obed Edoma i całe jego mienie z powodu Arki Bożej. Poszedł więc Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed Edoma do miasta Dawidowego. Ilekroć, uwaga, niosący Arkę Pańską postąpili sześć kroków, to jest niesamowite, składał w ofierze wołu i tuczne Ciele. Co sześć kroków. Ile po prostu tego dobytku. Zostało w z złożonego. I co sześć kroków. Jak nie wiem, jak oni to liczyli, ale. Biedne <grywy> zwierzątka, no, ale dużo ich padło tam, ale to wszystko, wszystko dla Boga. Wszystko dla chwały Bożej. jestem sobie mówiąc. Ciekawe, co się dzieje, jak my sześć kroków uczynimy dla Pana. To też jest jakaś na pewno łaska, tak mówiąc, trochę pół żartem, pół serio. Czyli te gesty, tutaj jest zwrócona uwaga na to, że te gesty, te kroki, które były dla Boga, były związane z tym, że składano ofiary Bogu, czyli obfitość. Ja Bogu daję wszystko, co On mi daje, a Bóg mi daje jeszcze więcej niż ja Mu daję. I nikt Boga nie przewyższy w hojności i w obfitości. Także to jest tak, że jeżeli Ty jesteś hojny dla Boga, to Bóg będzie i jest hojny dla Ciebie. Ale jeżeli my jesteśmy skąpi dla Boga, no Bóg też wtedy jest skąpy. To tak obrazowo też w takiego przykładu. I więc, i też odnośnie tej modlitwy, tego bycia z Bogiem, jeżeli my się na modlitwie nudzimy, męczymy. No to Pan Jezus też. Nie tak, jak mówimy, takie modlitwy, no, ziewając, wiadomo, gdzieś tam, no, myśląc o różnych sprawach e, i chrząkając, i tak co chwilę się poprawiając. E, i, I w takim rozproszeniu. No to wiadomo, no przecież no, Pan Bóg też. E, no tutaj chyba na chwilę zamyka oczy i gdzieś może nie, nie stara się mimo wszystko tego nie zauważyć ale chodzi o to, żeby ta gorliwość w modlitwie, na ile to jest możliwe, od nas była. Bo oczywiście może tak być, że będzie znużenie, zmęczenie, ospałość, niezależna od nas też i z tym walczymy, i się zmagamy, chcemy to pokonać. Właśnie walczymy w modlitwie z tym, co nam przeszkadza być naszym Bogiem ukochanym, bo, bo dla nas jest to e, najważniejsze, być z Bogiem, modlić się. No to wtedy wiadomo, że Otrzymuję błogosławieństwo, to nic nie e, tracę, a zyskuję, bo zależy mi na tym. E, więc to wtedy jest błogosławieństwo, ale co innego, jeżeli właśnie jestem na modlitwie, no ale, ale z, ulegam tym rozproszeniom, nie zależy mi na tym. Coś tam mówię, sam nawet nie wiem, co Pan Bóg też tego nie rozumie, co ja mówię. Czy ja proszę, czy ja dziękuję, czy może, mu, może go obrażam, nawet on, to też to tak, tak to wygląda, że, że Pan Bóg też. Można powiedzieć, ramionami też tak porusza i co on robi, co, co ono wymawia w ogóle, o co mu chodzi. <głosy> <głosy> e, więc to też tak, tak trochę żartem. E, I kolejne słowa od wersetu czternastego. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana. A ubrany był w lniany efot. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził arkę pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. I znowu słowa: Dawid tańczył z całym zapałem w obecności Pana. Obrany był w niany efot. Niewiele miał na sobie. Był skromnie ubrany, ale on nie patrzył na to, czy komuś to się podoba, czy, czy nie, tylko miało się to podobać Bogu i to się Bogu podobało. I cały lud czynił to samo. Czyli cały lud Izraela wyczuł to, że to uwielbienie jest piękne że to jest cudowne, że to jest niesamowite, że można tak wielbić Boga, że nie trzeba się Boga bać ze strachu, przecież bojaźń Boża jest konieczna, jest potrzebna. W Prawdziwej czci Boga to musi być. Ale nie lękliwość, nie strachliwość, nie przerażenie Bogiem, ale można być nawet Bogiem zachwyconym. I tutaj te uwielbienie tańcem to była naprawdę modlitwa charyzmatyczna, mistyczna to było niezwykłe. To nie było po ludzku. To było boskie, to było Boże. Bóg, obecny w Arce, wypełniał Duchem Świętym Dawida i cały lud. Czynili to w obecności Pana, czyli dla Boga, przed Bogiem. I właśnie znowu radośnie wykrzykiwali, grali na rogach, więc i także w dzisiejszych czasach jest czas również na taką modlitwę głośną, radosną, kiedy nie trzeba patrzeć na to, czy zawsze wszystko jest muzycznie, perfekcyjnie, bo może być, no niestety, powiedzmy sobie szczerze, no dużo fałszów, takiej kakofonii, takiego jeden śpiewa na taką melodię, tą. Tą pieśń chrześcijańską, charyzmatyczną, drugi trochę inną, i, no ale jakoś to się łączy w całości. I jeden chce, mimo że nie ma głosu, nie ma, e, nie ma słuchu, ale chce, albo przynajmniej otwiera usta jak rybka, no i przynajmniej tak pokazuje, że coś gestami nie wydaje dźwięków, należy jakoś tam włącza zewnętrznie w to. I, I to jest piękne, to tak ze swojej strony, jak e, Wiele było przecież naszych też i spotkań, i, i rekolekcji, i, i modlitw. I przyznam, że e, widząc tą gorliwość ludzi e, modlących się, mimo że, no właśnie, to muzycznie, dźwiękowo to nie za ciekawie to wychodziło, ale to było ukryte piękno w tym. To było takie też, e, czasem trochę zabawne, e, że tylu ludzi i to różnego wieku nagle. Podnosi dłonie, nawet ci, którzy wcześniej tego nie znali, szczególnie starsze pokolenie, trzeba podziwiać, że, że starsze osoby tak radośnie wielbią Boga. A nawet jeszcze bardziej radośnie i z większym zapałem niż młodzi, niż dzieci. I to naprawdę to jest dar Boży, to on musi pochodzić od Boga. I to w, w taki sposób pokorny, prosty. Czasem trochę właśnie taki zabawny, ale, ale niezwykły. Bo Bóg nie chce, żebyśmy byli jakimiś takimi perfekcyjni w tym i, i, i zważali na to, żeby wszystko dźwiękowo, muzycznie było gestami, wszystko idealne. Nie, on tego nie potrzebuje. Potrzebuje naszych serc, spontaniczności, szczerości, prostoty, pokory. I. Zdarzało się też, takie były sytuacje, może też byliście świadkami, kiedy nawet właśnie te starsze osoby, gdzieś tam laski trzymały, podnosiły do góry albo chorzy, kule, albo kiedy były takie sytuacje, kiedy były spotkania na zewnątrz, kiedy było zimno, deszczowo i ludzie tak trochę, taki można powiedzieć szalonym czasami takim uniesieniu, ale takim Bożym. E, zamykali parasolki, żeby deszcz im padał na głowy, że, że to nie ma dla nich znaczenia, bo oni są przed Panem, oni są dla Boga. Takie szalone, takie, ale piękne właśnie, takie niezwykłe, to, to że e, jesteśmy przed Panem i to może nam biać, może padać śnieg, być albo mróz i szczególnie na Przeprośnej Górce były takie sytuacje, to jak do tego się wraca, e, no to naprawdę może podziwiać te tłumy ludzi, tych pielgrzymów, jak oni to wytrzymali z daleka, jadąc yy, mimo zmęczenia, yy, długiej podróży, niewyspania, a potem cały dzień i stoją tam i czystali, modlili się od rana do wieczora. Niesamowite pragnienie Boga, w obecności Boga. I to takie skojarzenie właśnie z tym, co wtedy działo się Dawid i cały lud. To coś podobnego. Że Bóg to czyni w naszych czasach i będzie czynił to jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, tylko żeby pozwolić Mu działać, dać Mu swoją wolę, dać Mu swoje serce, swoje ciało, usta, a On będzie działał. I kolejne słowa, kiedy arka pańska przybyła do miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida jak poskakiwał, i tańczył przed Panem. Wtedy wzgardziła nim w sercu. No właśnie, to e, była jego żona, Mikal, córka Saula. I ona nie brała udziału w tym uwielbieniu, no bo dla niej to, dla niej to była głupota, to była przesada. E, to wyglądało komicznie, prymitywnie, żałośnie. Ona wolała spokojnie stać w pałacu, patrzeć przez okno na ten tłum ludzi, i widząc, co się dzieje, no, na pewno sobie pomyślałem że głupieją, szaleją, a, a mój mąż Dawid, no to ten to się zachowuje już jak cyrkowiec. Nie jak król, tylko nowy głupia się, nazywając to modlitwą dla Pana. Jest napisane, że ona tego nie rozumiała, nie była w tym. Ona nie wielbiła Boga. Ona nie czuła tego, żeby dołączyć do Dawidaj i radośnie chwalić Pana. Ona jedyna z tego wynika, nie chwaliła Boga. Zgardziła, jest napisane nim w sercu. Naprawdę biada ludziom, którzy gardzą w sercu, ludźmi, którzy wielbią Boga, tańczą przed nim, radują się nim i nawet, nawet się może trochę wygłupiają przed Panem. Ale czynią dla, to dla miłości Boga. Jeżeli ktoś tym gardzi, potępia to, krytykuje, Oczernia takich ludzi, czy takie wspólnoty, taki sposób modlitwy. Odrzuca i, i, i innych nastawia przeciwko. Gardzi tym, biada takiemu człowiekowi naprawdę. Sam na siebie przynosi nieszczęście. Sam na siebie przynosi karę. I kolejny fragment. Przeniesiono więc Arkę Pańską, ustawiono na przeznaczonym na to miejscu, w środku namiotu, który rozpiął dla niej Dawid. o czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i ofiary biesiadne. Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar biesiadnych, pobłogosławił lud w imieniu Pana zastępów. Potem podziału między cały naród, między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety, dla każdego po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i po placku z rodzynkami. Potem wszyscy ludzie udali się do swych domów. E, została e, przygotowana... E, Było przygotowane, może tak, specjalne miejsce dla Arki Pana w nowym, pięknym namiocie. Złożono ofiary, całopalenia, zgodnie z prawem, a również każdy otrzymał, jakbyśmy to nazwali, dzisiaj to mówimy tort, a to wtedy było nazywane placek z rodzynkami, więc każdy otrzymał coś, coś słodkiego też, pokarm, E, aby się posilić, pokarm radości. E, Dawid, jako dobry, miłosierny król, który dzieli się, który nie skupia się na sobie, nie gromadzi, ale kocha swój lud i wszystko czyni dla Boga i dla swojego ludu. Więc e, w tej radości e, miał udział cały lud. Przez te pokarmy to również się wyraziło. Więc Dawid nakarmił lud Boży. Ten, który kieruje Ludem Bożym, także w Kościele, czy to są biskupi, kapłani, czyni, przełożeni, mają dbać o to, żeby duchowo ludzie byli wykarmieni, nakarmieni, nasyceni. Oczywiście zewnętrznie też jakieś pokarmy, w sensie to też dobrze o to zadbać, jeżeli właśnie wierni. Potrzebują tego wsparcia również materialnego. To słuzy Boga o to powinni dbać. Ale piękna postawa Dawida. To był naprawdę dobry i mądry król. Pokorny. Jeszcze kolejny fragment wrócił Dawid, aby wnieść błogosławieństwo do swego domu. Czyli błogosławił lud. Ale to błogosławieństwo Boże, pochodzące od Boga obecnego w arce, chciał wnieść, przynieść do swojego domu. Więc to było coś prawdziwego, rzeczywistego, realnego, choć duchowego. Ale wpływało na to, że potem tego błogosławieństwa wszystko zmieniało się było pomyślne, udane zamieniało się w opitość, w plony i tak dalej płodność, pokój, ochronę, obronę. Więc yy, jeszcze raz powtórzę: wrócił Dawid, aby wnieść błogosławieństwo do swego domu. Wyszła ku niemu Mikal córka Saula i powiedziała: O, jak to wsławił się dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic, sług swoich, tak jak się pokaza, pokazać może ktoś niepoważny i Dawid odpowiedział Mikal przed panem który wybrał mnie zamiast ojca twego i całej twojej rodziny i ustanowił mnie wodzem ludu pańskiego Izraela przed panem będę tańczył przed panem będę tańczył i upokorzę się jeszcze bardziej niż tym razem choćbym miał się stać małym w w Twoich oczach, bo to są różne tłumaczenia, nie do końca jasne, ale choćbym miał się stać małym w Twoich oczach, to u niewolnic, o których mówisz, sławę bym jeszcze zyskał. Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż do czasu swej śmierci. Więc Dawid przynosi błogosławieństwo Boga coś wspaniałego. Obfitość. Rzeczywiście na to zasługuje, żeby on i jego dom był błogosławiony. Żeby Bóg im błogosławił. I chciał to błogosławieństwo przekazać swojej żonie i swojej rodzinie całej. Ale zauważmy Mikal, która od razu wita no tak chłodno, taki można powiedzieć kubeł zimnej wody na głowę Dawida. Zachowuje się niepoważnie, jak klaun, jak, jak cyrkowiec, jak błazen. Ale się wygłupiłeś dzisiaj. Ja mam takiego męża, takiego cyrkowca. Żałuję, że za ciebie wyszłam. Wracaj do swojej trzody, do Betlejem. To jest pomyłka. Co ty zrobiłeś? Jako król nie zachowałeś powagi, skupienia, mądrości. Zachowałeś się jak głupiec. Tak możemy te słowa. Mikal podsumować, więc wyobraźmy sobie jej minę, jak taka skwaszona, wita Dawida. Dawid, radosny, szczęśliwy, tańczy jeszcze, wchodzi do domu i tańczy przed Mikal. Wyobraźcie sobie, jak podskakuje, raduje się, a tak go tak ścina od razu. Tak go karci. I tak może być również i z nami. E, tak jak wspomniałem to chwilę wcześniej, niestety są ludzie, którzy w kościele nie rozumieją. Że Bóg powołuje niektórych ludzi do takiego wielbienia, tak choćby jak i nas, że to jest dar. To nie jest dyskoteka. Tak jak nam tutaj zarzucają, nie będę mówił za dużo, ale że tutaj w pustyni to dzień w dzień dyskoteki są. Że ojciec Daniel prowadzi dyskoteki. Trochę jest to prawda. No bo poskakujemy radośnie jak Dawid, śpiewamy, wielbimy, no trochę tańce są też właśnie, więc może inna muzyka niż w dyskotekach, ale <noise> więc właśnie, więc ktoś może tego nie rozumieć i to i zdarza się, że no właśnie tylko ktoś mówi w kościele, no to tylko skupienie, tylko milczenie i nie można sobie właśnie przed Panem właśnie podskoczyć, podnieść dłonie, Wyrazić całym ciałem uwielbienie, zachwyt nad Bogiem, dlaczego nie można? Można. Oczywiście co innego, jeżeli ktoś przychodzi do Kościoła i by, nie wiem, wywraca ławki, rozbija figurki, no to wiadomo, no to, to jest bluźnierstwo, to jest ciężki grzech, obrażanie Boga, miejsc świętych. No ale jeżeli to się czyni e, e, zewnętrznie, wielbiąc Pana Boga i w sercu, e, to szczególnie po to są kościoły, po to są kaplice, po to są takie miejsca. Tak osobiście sądzę, że no Pan Bóg już nie mógł patrzeć na ponurość ludzi i w kościołach, które były, no niestety przez wiele wieków była taka ponurość. I teraz jest czas na to, żeby była wielka radość i zachwyt właśnie wychwalania, uwielbiania, czczenia Boga. Dlatego e, to, że się tak czyni, że i to się czyni z taką intencją, to to jest dobre i Bogu bardzo miłe. I dobrze, że kościoły się trzęsą od ludzi modlących się, chwalących Boga, bo tak to powinno być, a nie stawać się grobowcami. Więc Pana Boga to nie obraża. To, że choćby również i tutaj... E, swobodnie, tak naturalnie się zachowujecie w modlitwie, w adoracji, w uwielbieniu, czy że są spoczynki, że ktoś jest uzdrawiany, ktoś płacze, ktoś jest uwalniany, ktoś inny coś też przeżywa mocnego, ktoś nagle ma potrzeby wychwalania i to się zdarza, nie? I ktoś może powiedzieć, no cyrki tutaj się dzieją, naprawdę, To tak jak ta Mikal, no, jak oni tutaj mogą po prostu te dyskoteki odprawiać, trzeba to im zakazać. Diskopolo charyzmatyczne, w kościele w Czatachowie. Więc, no bo nie rozumieją tego, tak jak Mikal. Niestety są tacy ludzie jak Mikal. Modlimy się za nich, ale szkoda, że nie chcą dołączyć do tego. Tylko chcą być tacy spięci, sztywni, tacy poważni i nie chcą wyrażać e, też uczuciami, emocjami, relacje z Bogiem. Potępiając to, że jak są emocje, uczucia, no to na pewno to z góry jest od razu złe albo chore, albo to są już. To tylko jakaś jednostka chorobowa, tylko i trzeba jej skierować na jakieś badania. Lepiej, całą, może całą grupę ludzi podać jakimś, jakiejś terapii zbiorowej na kozetkach. Więc nie, to jest, to jest to, do czego Bóg powołał Kościół i powołał każdego wierzącego, chrześcijanina, właśnie do tego. Więc tego jest ciągle za mało w Kościele, potrzeba tego jeszcze więcej. Tańczyć przed Panem, miłować mojego Boga całym sobą, ze wszystkich sił. Jeżeli czynię to tylko w sercu, dobrze, ale to za mało. Jeżeli ustami, dobrze, za mało. Umysłem, dobrze, ale jeszcze ciałem i całym po prostu życiem. Niech całe życie będzie takim tańcem Dawidowym przed Panem. Czyli bycie z Bogiem to bycie właśnie w taki sposób. Oczywiście też jest czas na kontemplację, na taką modlitwę serca w ukryciu, gdzie jest oczywiście jest skupienie, milczenie wewnętrzne, zewnętrzne. I o tym teraz jeszcze przeczytam z katechizmu Kościoła o modlitwie kontemplacyjnej, bo potrzebna nam jest taka modlitwa i taka uwielbienia głośno, tańczysz przed Panem na zewnątrz. Ale także wewnętrzna, ukryta, kontemplacyjna, czyli tańczysz przed Panem w sercu. Porusza się moje serce dla Boga. Czasami ktoś ma w czasie modlitw charyzmatycznych takie doświadczenie: moje serce kołyszy się, tańczy, jest dotknięte, coś się z nim dzieje. To jest to. To jest poruszenie serca, moje serce się modli, bo Bóg jest w sercu. Więc co to jest modlitwa kontemplacyjna? Odpowiedź w katechizmie: Modlitwa kontemplacyjna jest spojrzeniem utkwionym w milczeniu i w miłości w Boga. Modlitwa kontemplacyjna jest spojrzeniem utkwionym w milczeniu i w miłości w Boga. Jest ona darem Boga, dzięki któremu modlący się w czystej wierze poszukuje Chrystusa, oddaje się miłującej woli Ojca i podaje. Całą swoją istotę pod działanie Ducha Świętego. Święta Teresa z Avila nazywa medytację głębokim związkiem przyjaźni, w którym rozmawiamy sam na sam z Bogiem, wiedząc, że On nas kocha. Więc na tym polega modlitwa chrześcijańska. Na modlitwie wewnętrznej i modlitwie zewnętrznej. Raz radosnej, głośnej, która przypomina taniec przed Panem, i wewnętrznej, ukrytej, znanej często, właściwie często zawsze Bogu. Eee, może ktoś to wyczuć, że Ty się modlisz głęboko wewnętrznie. Potrzebujemy jednego i drugiego, aby być w pełni chrześcijanami, aby być takimi jak Dawid, bo Pan nam dzisiaj pokazuje, naśladujcie Dawida. W kościele potrzebujemy takich ludzi jak Dawid. I właśnie e, kończywszy ten tekst, rozważanie tego tekstu, Dawid się, zobaczcie, zwróćmy na to uwagę, całkowicie tym nie przyjmuje, że Mikal czy inni gardzą nim, nie podoba im się to, co robił Dawid, że tańczy, że chwali Boga, bo on chciał przez to podziękować Bogu za wszystko. Tak wiele od Boga otrzymał, tak wiele Bóg mu dał. Przecież był jakimś biednym pastuszkiem, pogardzanym nawet przez swoją rodzinę, ostatnim ze swojego rodzeństwa w Betlejem. W lichym miasteczku się wychowywał, e, spędza swoje życie z owcami, ze zwierzętami na polach, na łąkach, a teraz jest wielkim królem Izraela, Obdarzono niezwykłymi darami, charyzmatami. Jest wojownikiem, jest nawet poetą, modli się, tworzy pieśni, e, zespoły, e, ma dar przemawiania. Jest e, człowiekiem, który pięknie tańczy przed Bogiem. I ludzie słuchają Go, On żyje Bogiem, jest pobożny, modli się, On się tego nie wstydzi. On jest autentyczny, może powiedzieć, do szpiku kości, całym sobą, jest szczery. Nie ma w tym człowieku ani nie, odrobiny jakiejś obłudy, zakłamania. On nie boi się, że straci w oczach ludzi, ale zyska w oczach Boga. Jeżeli w oczach Boga, to też ludzi, którzy służą Bogu, to w takich w oczach takich ludzi też taki człowiek zyska. Więc nie mamy się martwić tym, co o nas ludzie powiedzą, co pomyślą, e, albo że na nas patrzą, albo jak na nas patrzą. No to niech sobie patrzą. Niech sobie popatrzą na Ciebie. Nic się nie stanie. Niech zobaczą, e, że jesteś chrześcijaninem, czcicielem Boga. Niech zobaczą, że do tego się przyznajesz i tego się nie wstydzisz. I tak naprawdę... Wielu będzie zazdrościło ci tego tak po cichu w sercu, że można żyć w tym świecie, korzystać z tego świata, ale w sposób mądry, z umiarem, i jednocześnie służyć Bogu z taką żarliwością. Bo to jest też znakiem zewnętrznym, też może tak, dodatkowo jeszcze powiem, że właśnie ktoś zewnętrznie jest pełen takiej kultury, klasy w obyciu, zachowaniu. Też jeżeli chodzi o nawet sposób chodzenia, ubioru, zadbanie o tę stronę zewnętrzną, to jest też ważne, to też wyraża to, co jest w moim sercu: że można być takim człowiekiem na zewnątrz, też właśnie modnym, zadbanym, eleganckim, e kulturalnym i być szczęśliwym, bo mieć Boga w sercu to, co najważniejsze to, co jest istotą życia. To, co inni ludzie nie mają, chociaż mają niektórzy wiele, ale tego, co najważniejsze, nie mają. To można mieć wszystko, cały świat u stóp, ale jeżeli nie mam tego, co najważniejsze, mojego Boga i szczęścia, które daje Bóg teraz i na wieki, no to po co mi to wszystko? Dlatego właśnie niech to piękno wewnętrzne serca wyraża się też zewnętrznym takim uporządkowaniu, pięknie, właśnie takim wysokim poziomie też zewnętrznym, też wobec ludzi. Więc stańmy przed Panem. Radujmy się naszym umiłowanym Bogiem. Niech to stanie się modlitwą naszą, nie tylko, kiedy jesteśmy w kościele, na spotkaniach charyzmatycznych, czy tutaj, ale dobrze jest też wielbić Boga, na przykład w domu, kiedy jesteś może sam albo z bliskimi, włączyć pieśni uwielbienia i chwalić Boga, i podskakiwać przed Panem. Tańczysz przed swoim Bogiem. E, również, żeby pokonać te różne poku pokusy, smutki, lęki, modlitwa uwielbienia tak uwalnia, tak uzdrawia. E, przynosi takie wspaniałe owoce o wiele bardziej niż modlitwa prośby i błagania. To jest niesamowita moc, która jest w tej modlitwie uwielbienia. Więc dobrze jest na przykład, kiedy będziesz... E, E, smażyła placki, nagle poskoczyć dla Pana. Z patelnią oczywiście. I... hała Ci Panie. I przerzucić placek na drugą stronę. Dobrze, teraz powstańmy.